Widać, nie? No. Jest różnica. Tam jest. Aha. Najlepiej z kombajnu wszystko widać. Miała niezdrowie, jeszcze zielone wszystko. No. Ale faktycznie, że na dole nie widać tej... No. Glizny żadnej nie widać. Tak, glizny twardzikowej, bardzo, naprawdę. Bardzo mały, bardzo jest porażony. No. Dobrze, żeście ochronili to. I mucimy w jedną stronę, nie? Tak, tak. Dobra. Tak, bo akurat jest 6 metra do 5,5, to pozostawiamy takie akurat na całą kosę. Okej. Okay. Nie zapłacisz tam? Nie, tutaj. Ja to mi się bał, nie mam wyczucia. Pytałem się chłopaków, ale chłopaki mówią, że tylko ty jeździsz kombajnem. To jest moje królestwo. Co ty gadasz? Dobrze. Każdy ma swoje do roboty. No i dobrze. Ale naprawdę, słuchaj, kurde, nic nie widać bez kamery, ale budygi są naprawdę zdrowe. Fajnie, jak tak łan jest taki ładny, nie? I na tą kosę się nabiera tego towaru dużo. Super. Michał już na przyczepie będzie łapał wilgotność. Próbujesz. Michał jest stworzony do tych rzeczy. A gdzie wagę? A, tam zaniesie chłopaki wagę. Okular założył. Kurde, wszystko się odbija w takiego okulara. Sypie się złoto zaraz, tak? Jak to mówią. A prezes rozmawia cały czas. Prezes to non stop. Złoto leci, tak? Urwie mi czy nie urwie? Wytrzymało. Prezesa, pokażemy prezesa. Uśmiech do kamery. Prezes nie uśmiecha się. Tylko kciuk pokażemy. Czarne złoto. Pokażemy. Kolejna przyczepa zasypana już jest. Czeka tylko do wywiezienia. Shieldem. No, to prawda. Ile uleciało? 28 arów. Niby 28 arów. 1200 kg. A ileś ten to jest arału? No niby 28 arów, nie? 28. 28 arów. Podług kombajnu. No jeszcze przemierzę to kółkiem, wiesz? Kółkiem. Ja przemierzę jeszcze to kółkiem. Aha. Dokładnie, żebyśmy mieli. Dobra, niech jedzie w następną odmianę. Jedź, Krzysztof, jedź! Zmierzymy. A Tomek pójdzie już kółkiem zmierzyć. Dalej. Mało. Masz kurczę, sztycę zrobił taką, jak ja mam z tego sięgnąć. O, jest złapane. Pokaż włączone. Teraz dokręcimy. Do końca opór jest. Pomiar. Pomiar. A to jest tą kamiernikiem, no ciekawe, zobacz. Z lewej strony będziemy mieli wilgotność na wyświetlaczu 8,4, średnia 7,9. No. Z tych wszystkich żywaków, co mierzyliśmy. Dobrze, grzybówka dobra była chroniona. Trafi się tam gdzieś tam mniej na twardzikowych, ale jest bardzo mało. No, duża firma nas tutaj opryski biorę. Nie wiem, czy mogę mówić od jakiej. Może, że dlaczego nie? Za Grosieci. Tutaj mnie obsługuje Daniel, ale zapomniałem jego nazwę. Górski, tak, Daniel Górski. Pozdrawiamy Daniela. Pozdrawiamy. Okay. Jest tam, nie, jest trochę zarażonych, patrz, tutaj ale jest. Zobacz, ale tu mało. Jest. Sam ale... jak jest się w polu, to jest naprawdę mnóstwo tych patyków, wiesz? Dobra, to leć, przejdź, zmierz, kółkiem porównamy, jak ten kombajn. Dobra. Raczej powinno być dobrze, ale sprawdź. To jest Miranda. Co tak mało? Co tak mało naciąłeś? To ścieżka była, trzeba uwzględnić. Nie, poważnie, była ścieżka? 1110, 1120 kilo. 1120. Dobra, idziemy mierzyć. Teraz co on będzie ciął? Zobaczymy, siłowe chyba będzie.
Co? Simona? Zobaczymy jak Tomek zmierzy. A ile arów? Nie powiedział ile arów. Tyle samo. No tak, bo ten sam przejazd. Ten sam przejazd. No zobaczymy jak Tomek... dzwonił do mnie, że przecież źle to policzyliśmy. Dlaczego? Bo skoro masz 28 arów, a tonę 200... No. Zaraz to policzę, bo ja już... A jak ty to policzyłeś? Tak. Nie, chyba. Nie, bo popsuje robotę nam. Tona 200 z 28 arów. To z 100 arów. To jest 4200 ty. To jest 90 razy 3 to masz 90. Jakie? To masz 3600. To na 3600. Nie. To ja. Mocno? Pokazuję. 4285. No, no. Takie kropki jak. Na moje oko, zobaczmy jak Tomek przemierzy, nie? Ten rzepak ma 9,6. Zobaczymy go. Na naszym mierniku. No jest, sprawdza się ze skupami. Weź młody, rozwin plandekę. Weź skocz, rozwin plandekę. Muszę na tamte rozwinąć. Dziadek już tym berlingiem by pojeździł. Naprawdę? Nie chcę niczego. 6,5. O, to nie pięknie. Wiem, będzie widać. Dlatego, no, dlatego też być. Jest mniejsza waga. A tak. A to jest duża różnica. A w przeliczeniu później na ten, na tony wyjdzie bardzo podobnie. Ja to robiłem. No. Ja to robiłem. Słuchaj, jak coś jest głupie i dziwnie wygląda, ale działa, to znaczy, że jest dobre. No, a to jest głupio wygląda, no. Dziwne, ale działa. Spełnia swoją funkcję. Nie będzie rekordu. Ale wszystko podobnie, zobaczcie. 1130 kg. No ładnie. Też ładnie. No będzie, w przeliczeniu to będzie za 300-400 kg, a to już jest dużo. To jest dużo. Księgowy? Księgowy nasz. Mam trochę nierówną tapicę, podłogę i dziury robię w karpie. Księgowy. Ty, o, długopis się skończył. Napisz nowość, no to muszę iść po długopis. Nie, nie pójdzie? Pójdzie. Poszedł. 1000 ile? Poczekaj. 1130. 130 kilo. Dobra, resztę zaraz będziemy. Zaraz już mnożę i liczbotność 1130 razy 3,57, tak? Tak, 3,57. 4 tony, 34 kg. Czyli są te różnice. Są, są. Są, są, bo to dopiero tak jeszcze jak dołożymy wilgotność, to tym bardziej będą. Dziadzia przyjechał. 4 kg, dobra. No jak teraz ścieżka była. Aha. No i zielone było. No dobra, no. Trudno się to jakoś nie wiem. No nie no, podamy szczerze, ja ścieżka. Napiszę, że ścieżka była. Ścieżka była, tak. No i w... I szyldzie też. Mirandzie. Mirandzie, nie. Mirandzie, Krzysiek powiedział. Mirandzie? Tak. Z tymi ścieżkami... No to, to było mniej, to była Miranda. A on ci sypie? Ty dzwońcu, ty. Nie będę trzymał. Popatrz, popatrz, jak się zegrali. To łopuzy jedne. Tak. To już możemy jechać normalnie. Tak. Ale była ścieżka. Pamiętaj, tutaj tak, mamy mniej na tej rozmianie. No. Tutaj mamy mniej, dobra, ale była ścieżka. Dobra, będzie padać. No? Jest, bo będzie padać. Nie no, kule, te krawie przyczepą nie działa. Na taką dużą przyczepę to jeszcze nie cylowałem. W łagiewnikach mają podobne. Kombajnista się śmieje, bo Michał ustawił, jak ty, żeś to w przyczepę wbił? Nie, no w rzepak. A, wbił... 9,2. No to i tak nie jest źle. 9,2. Jest dobrze, dobra. Na tej ostatniej mamy... Koło 3,5 tony i... 9,2, dobra, wyłączamy to, nie? Tak, możesz wagę wyłączyć, przytrzymaj chwilkę. To i tak mi się wydaje, że są bardzo ładne. Kto mówi przemowę? Ty jak zwykle, albo no, Michał. No cóż, no... Mogło być lepiej, ale nie narzekamy. Jest ponad 4 tony. Jest super. Michał? Jest ciężko, ale będzie dobrze. Pozdrawiamy wszystkich. Pierwsze poletka zebrane. Wstępnie mamy
Michał, powiedz tak szybko wstępnie. Wyniki mamy policzone, wiadomo, że to trzeba jeszcze wszystko. Wstępnie od 3,5 do 4600, tylko te 3,5 tony trzeba uwzględnić, żeby było w ścieżce, więc tak. Jest i wilgotniejsze, i tak. No jest praktycznie tonę mniej, nie? Rekordowo Simona 4600 przy 7,7 wilgotności. No, na moim zdaniem torpeda, nie? Drugi Shield. Shield jakieś 4,285 i później jedna z nowości. Zresztą no można powiedzieć, że wszystkie są blisko siebie. Dobre. Wszystkie dane są. Pozdrawiamy. No, pozdrawiamy. Wszystkiego także dobrego. Także jakby ktoś z okolic Włocławka potrzebował nasion kukurydzy czy rzepaku z Majsadura, to zapraszamy. Do Agro. Perfekt, tak. Można nas znaleźć na Facebooku. Śmiało. Zapraszamy. Dzwonić, pisać. Wszystkiego dobrego. Cześć, siemanko, witam bardzo serdecznie 20 sierpnia roku pańskiego słusznego. Jesteśmy w siedzibie John Deere'a. Polska? Nie. Ale same żony, zobaczcie. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Miejsce chyba poznajecie, bo jesteśmy u Michała, Mariusza. Arwa się podąża tam nad nami. I znowu John Deere, czyli wylęgarnia John Deere'ów, bo tak powiedzieć. A my dzisiaj siejemy poletka testowe z Masadorem, czyli z Tomeczkiem i z chłopakami w okolicach Kowala. Witamy. Tak witamy. Jest. Przywitajcie się ładnie, mordeczki. Dzień dobry. Witamy. Tak, ładnie mam łapki, podam. O, siemka, siemka. Wyzaj mi rękawiczki. No i zaczynamy pierwsze siewy u chłopaków na pierwszy strzał, zobaczymy co to idzie. Tomek DC2070, co to jest? To jest nowość, którą w tym roku testujemy, patrzymy, siejemy pierwszy raz na poletkach, więc będziemy się jej przyglądać, nie? I dzisiaj chcemy wsiać, mamy 20, siejemy dzisiaj wszystkie nasze odmiany, wszystkie nasze poletka i będziemy dla was później to wszystko w czasie sezonu pokazywać, jak to wygląda, jak to rośnie. Tomek z chłopakami, słuchajcie, nagrali zbiór, bo to było chyba w moje mieniny. Tak, ja. Mnie nie było. Także dla ciekawości chyba, bo to już poszło na, znaczy poszło tam. No wiem, że miało być wrzucone na Facebooka i na strony MAS, ale będę się starał, żeby dołączyć chociaż kilka fajnych ujęć z koszenia poprzednich poletek z zeszłego roku, które jak wam kręciłem i byliśmy obecni. I żebyście mieli jakiś tam pogląd, jak to wyglądało, jak to sypało. Czyli w drugiej części filmu będziecie mieli tam później z tyłu zbiór poletek z zeszłego roku, a my zaczynamy już sezon kolejny. Tak, bęben maszyny losującej jest pusty i właśnie następuje zwolnienie blokady i dobra, ile tego chłopaki nacierają. Ile ty masz? 3 sztuki były? 3 sztuki, tak, 3 kg. Tomuś, ile tego przyjemy rośnie? Ile tam było, poczekaj? 40? Chyba nie ma sensu więcej, co? Nie, ja też uważam, że nie. Tak się... Mariusz, zaraz zrobię próbę kręconą. Taką ciekawostkę wam powiem, bo nie wiem czy wszyscy wiedzą. Ci co sieją tym to wiedzą, że taki wałek do napędu takiego agregatu kosztuje oj grubo ponad 3000. Panowie, a nie ma tej wagi Krzysztofa? Nie. Dobra. Ty dobrze mówię, Mariusz? Taki wałek ponad 3000 grubo do napędu tego. Wałek? No. Koło 6. O widzisz, 6, grubo ponad 3, a to też jest, 6 to jest też grubo ponad 3. No, a to jest. A gdzie jest wiaderko? Ostatnią próbę robiliśmy na polu, to wiesz to, że nie mogliśmy zrobić? Czemu? Musieliśmy zastawiać, ziarka wylatywały, taki wiatr był. A bo leciutkie i wywiewało? No, wywiewało ziarka, ale próby nie mogliśmy zrobić. No, wierzę to. Razy 100, nie? Tak. Nie, 40. No to jest jedna czterdziesta. Tak, mają, tak? Tak, jedna czterdziesta hektara, nie? 2 jaguara. Dobra, 0. Te przeliczenia są. 45. Kurde. Nie to co po Zdaniaku, dawniej się. Jeden razy. Hektar 80, za mało. Te. Kilogram 80. A ma być? 2,20. Także Tomek, zgłaszam tutaj, że chciałbym takie paczki kilogram. Te. Na hektar. Hektarowe. Nie, no bo jest dużo osób, które chciałyby zasiać, a mają na przykład 1,5 hektara. Wiemy. Tylko nie wiem, jak te 1,5 hektara zasiać, nie? No jak to rozważyć też? No nie da rady. Demówki sprzedawać. Tomek, nie, lewy biznes. My to dodatkowe pieniądze, tak? Tak. Idealnie, 2,2. 2,2 jest. Młode pokolenie na polu. Tomek, ile on sieje na hektar? Na bozu? No teraz idę daje. Nie wiem, ale myślę, że około 400 kg polifoski na pewno. No grubo to leci, także widać od... I bardzo daleko rzuca, naprawdę. Tak. Ta siewka. Łopatki ma większe czy coś? O. Tumek sobie idzie, a tam z tyłu zobaczcie, jaki cudak jedzie. Ładowarką. Z przyczepą.
szoferem, to szofer. I ciągnie mnie przyczepę. No, to telefon. Kolejny. Rukier na Marszałkowskiej na drodze zamknięty. Z duchu 3 lata droga jest oddana. Ja pierdzielę. Tylko w Polsce takie cyrki. Fajne są te nowe systemy, co? Te wąsy, co ma z przodu, albo teraz jeszcze inaczej. Patryk, co kupił, wiesz, ten kombajn właśnie, tego Lexiona, ma mapowanie. I jak on ci kosi, załóżmy tutaj rzepak, ma funkcję, że włączy mapowanie pola. Aha, i pokazuje, w którym miejscu jest tak. I według tego możesz od niego zapłacić drożej wtedy. On ci da te zgraci, to wszystko twoje pole na dysku. Siebie to wtedy wrzucasz do swojego programu w siewce, jeżeli masz taką opcję w siewce. No i ta siewka to automatycznie ci daje więcej nawozu, gdzie potrzeba, i mniej nawozu, gdzie aby przemykać, gdzie nie potrzeba, i jego za dużo. Tak, i takie inteligentne rolnictwo, to mi się wydaje takie trochę przyszłościowe, nie? Przy tych cenach, teraz, co się robią, to ma to sens tak naprawdę. No tak, no bo po co dawać coś, gdzie jest go za dużo, tak. A tam, gdzie za mało nie dawać, może za mało dawać, więc co? Nawet jeżeli tyle samo miałoby wyjść, to przerzucić i ten prąd na pewno stricte będzie opłacalny i lepszy, nie? Powinien być większy. Idzie, 60 pod górę, idzie! Ale urwał. No i zobacz. Poszedł jak dzik paśnik. Bo krzyku jedzie. A mucił podobnież u siebie rzepik. Chyba raczej plonem się nie pochwali. Mówimy trochę o odmianach, które tutaj siejemy na tych poletkach. A jak powiedziałem, w późniejszym czasie zobaczycie sobie zbiory poletek, oczywiście bez tych nowości, które tutaj już teraz są. A może Tomek z Michałem wam powiedzą, o co chodzi. Michał bardziej o nawożeniu, bo przed chwilą to widzieliście, rozrzucał sobie tą właśnie sieweczką na tle, której stoimy. Bo to było, co to było? To było Fosagro, nie? Tak, Ultra 8, 350 kg na hektar. No i przed orką, zaraz po żniwach, około 40 ton obornika bydlęcego na hektar. Czyli tak zacnie, zacnie. Plus minus, tak. Bo to u ciebie to co to jest? To jest druga klasa? Trzecia? Trzecia. Ale dobra ziemia, czarna. Tutaj na ziemię. I z nawożenia to tyle. Wystarczy. Na razie musi wystarczyć. A o nowościach, no to chyba Tomek powie bardziej o odmianach, bo tak, jeżeli zaczniemy kręcić po kolei, to nikt tego nie obejrzycie tego, po prostu będzie za długie, nie? Słuchajcie, no tak naprawdę siejemy tutaj 5 odmian. Mamy posiane 5, będziemy mieli posiane 5 odmian. Z tego tak naprawdę 2 odmiany już gro klientów zna, mamy 3 nowości. Aliana jest jako nowość, Vestal i DC2070. To są odmiany, które w tym sezonie pierwszy raz siejemy na poletkach. Tych poletek w Polsce jest trochę robionych, więc po tym sezonie też będziemy mieli już jakieś informacje, jakieś wnioski co do tych odmian, jak ich kwalifikować, jak to wszystko wygląda z klonowaniem, z innymi rzeczami. Z odmian znanych, które już tutaj gro naszych klientów zna, to jest Simona. Jest to odmiana, którą my mamy w sprzedaży trzeci sezon. Jest to odmiana na dobre, mocne, zwięzłe stanowiska. Jest to odmiana, która powinna być wysiana w takim optymalnym terminie agrotechnicznym. Taką kolejną cechą tej odmiany to jest to, że to jest odmiana, która... jest to odmiana, z którą można bić rekordy. Potrafi fajnie zaplonować, z tym, że wymaga, tak jak mówię, dobrej gleby, dobrego nawożenia. O nią trzeba po prostu zadbać. Jeżeli chodzi o kolejną odmianę Shield, jest to odmiana, która rewelacyjnie wychodzi na glebach takich mozaikowatych, nierównych, na glebach, kiedy mamy taką no, nierówną po prostu glebę. Jest to odmiana, która nie wymaga takiego idealnego, wczesnego siewu. Jest to odmiana, która fajnie wychodzi nawet na takich opóźnionych siewach, z tego powodu, że ona bardzo szybko rusza, bardzo szybko ma w cudzysłowie ten szybki wigor, rozwój jesienny. I na te opóźnione siewy wychodzi idealnie, czyli na słabe stanowiska, na opóźnione siewy. Przede wszystkim jest to odmiana, która bardzo wcześnie też rusza wiosną, gdzie wykorzystuje tą wodę zgromadzoną z zimy. Słuchajcie, ja rzadko, znaczy nie wtrącę się teraz w rozmowę, bo się gówno o tym znam, to mówię prosto z mostu. Ale zapytać muszę o jedną rzecz i to będzie dość ważna informacja dla was może.
Jeżeli chodzi o wczesność tych odmian wszystkich, bo to jest istotne, nie? Bo szyld wiem, że jest wczesną odmianą, więc jem na późniejszą. Tak. A te nowsze? No to będziemy obserwować, dlatego siejemy je na jednych polach, żeby widzieć, która odmiana w którym momencie kwitnie, ale wcześniej, ale faktycznie... Czochra się. Próbuję coś wtrącić. Shield na pewno jest odmianą wcześniejszą od Simony. Nawet obserwując na poletkach, to Shield kwitnie jako pierwszy. Później Miranda, Regis i Simona na samym końcu. Tutaj Michał może powie, bo zbieraliśmy tak naprawdę miesiąc temu. To będziecie mieli w późniejszej części filmu. Ja tego nie kręciłem, mówię od razu, jeżeli coś będzie spitolone, to oni wszystko, to nie ja, to nie ja. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o poletka, to najlepiej wypadła Simona przy wilgotności optymalnej 9%, wyszło 4,57 tony z hektara. Więc na ten rok ślicznie. Ślicznie na ten rok. Shield 4,22 tony z hektara, też ładnie. No jest różnica, 300 kg, 350, ale no nie ma co narzekać. Później był DC 2018, tego dzisiaj nie ma. 3,95 tony z hektara, Miranda 3,86 i DC 2049 3,45 tony z hektara. Tylko teraz należy od razu dodać, że przy tym DC 2049 i przy Mirandzie była ścieżka akurat. Także jest ta, widać tą zniżkę plonu, nie? Ale i tak no można powiedzieć, że nawet jeżeli jest to w ścieżce, to jest to wynik bardzo zadowalający. Tak jest. A no wiadomo, o nowych odmianach to będziemy mogli powiedzieć na przyszłość, ale czy coś masz jakieś info o tych nowych właśnie? Jakieś są stanowiska, coś, czy to dopiero... Dostaliśmy jakieś tam krótkie informacje z Francji, ale na bieżąco tutaj będziemy z chłopakami i z tobą, Krzysztof, przychodzić na pole i pokazywać klientom, jak to rośnie, jak to skiełkuje, też o zabiegach, które tutaj będziemy wykonywać, też będziemy na bieżąco wszystkim. Słuchajcie, przejedziemy się, zaczyna nam tu padać deszcz, kropić. Ostatnia chyba nasza szansa, że... Dawaj, Mariusz. Mamy nagrane, słuchaj, wszystko prawie, odmiany, nawożenie, wszystko, zaczyna nam kropić niestety. I co, jedziemy? Przejedziemy? Jedziemy. Które należało do Chemirolu, koło Mogilna. I 7 lat pracował, 7 lat co roku kilkakrotnie ktoś kładł im kwasówkę w kukurydze, ładnie była po Januszowemu polskiemu trydytkami przypięta, aha, kołki kwasowe, cieszkania. Nie będziemy chyba jeszcze. O kurczę, teraz zawsze przyciąg. Tak. Ale na razie jest spokój jeszcze. I sieczkarnia do remontu, już firmy przestały ubezpieczać, bo to co roku kilka razy. Aha. Remont po 80 tysięcy. I mówi, kogo złapał, słuchaj. Lucernę, do tego stopnia, że kładnie w lucernę, w pokosy. Aha. W lucernę, to taki fałszywy, ale chyba. W lucerni był położony, mówi, obok pola nowy asfalt. Przyjechało trzech facetów i zaczęli, aha, mówić, że niszczą asfalt, że to, że sro, że tamto. Aha. A ten chłopak mówi, ja mało myślący jako kierownik gospodarstwa, dyrektor, mówi, tak, to na policję było to zgłosić, że coś robimy. Aha. A kto to robi? Z samochodu wyciągam tą kwasówkę. My szybko uciekli ci ludzie, okazało się co? Pobudowali się nad tym jeziorem, tam Mogilno, blisko się pobudowali. Aha. Jeden były policjant, drugi były wojskowy, trzeci też jakiś tam szycha. Były te. No i oni to na 90%, 99% kładli te, że im hałasujemy, że im to, że im zro, że im tamte, rozumiesz, nie? O. No, no i mówi, i drugą sieczkarnię kupili na dwie, chyba dwie John Deere'ki i obie kilka razy w roku do remontu. No to ładne pieniądze poszły. Tak? No i remont po 70 tysięcy, po 80 tysięcy. W walce, mówi, te łopaty wyrzutowe, wszystko, nie no. Poszło. Tylko się serwis cieszył. Nie no, w przeważie każdy, który usługę robi, ma ubezpieczone sobie. Tak, ale u nich to była maszyna z gospodarstwa. I jak na przykład PZU ubezpieczyło i trzy razy się stało to, aha, co roku, na przykład na jesieni, na wiosnę, znów na jesieni, no to firma powiedziała, że dziękuję, że nie będzie ubezpieczać. Przyszła tam Concordia, ubezpieczyła te dwa lata, się to samo, podziękowali. Aha. Przyszedł TUW, dwa lata, podziękowali. I teraz chyba ostatnio, jak już odchodził z funkcji, aha, przyszedł do dyrektora regionalnego Blatina, to mówi, że już jedna firma została, co tam chcieli troszeczkę im, aha, ubezpieczyć. Poza tym mówi, już nikt nie chce ich ubezpieczyć. No ale co komuś i takiego człowieka, no bo mi, że im hałasują po nocach, że im to, że im tam niszczą błoto, wyciągają na asfalt i w ogóle, wiesz, to takie są sytuacje. No ale skończmy o tym, powiedz teraz o tym John Deere'ku, bo teraz niedawno nabyłeś, tak? Tamten wcześniej, tak, żeśmy tym.
Jak się sprawuje? Na razie super. Godziny, gdzie mamy przebieg? Ile? 6,254. No to tam nie da niego nic. To znaczy on ma wszystkie cztery tylne. Ogumienie ma w tej chwili oryginalne jeszcze. Mam za 40%. Przednie już mu zmieniłem, ale był na oryginalnym ogumieniu. A raczej wiarygodny. Wiarygodny jest przebieg, bo miał strasznie maskę rozwaloną. Taką bardzo wielką dziurę. Każdy myślał, że coś tam się zapalił, coś tam ten i go nie chcieli, chcieli go kupić. A się okazało, że wystrzelił siłownik gazowy od maski i ją rozerwało. I dlatego... Siłownik od gazowy taką rzecz może zrobić? Tak, rozerwało, do połowy była maska rozerwana. I co, kupiłeś drugą maskę, czy? Drugą maskę kupiłem. Ty, ale on jest długi cholernie do przodu. Ale ile on ma? 200 kucy? Ile on ma? Nie, 160, o. Ale tam myśmy podłączali komputer, tam trzeba go przełączyć, jest możliwość przełączenia na 180 koni. Ale on śmiało. Nie, jest bardzo długi, także takie silniki dla niego to tam... Wystarczy mu to, co jest. Ale co, pokazał ci, że nie opuściłeś zasznika, czy coś w tym stylu? Nie, ścież pika teraz brak nasion. Bo w rzepaku jest za wysokoczujnik. Tak, ale jest tam na dnie, tym bardziej te testówek, tak. Nie? No a to na testówkach też tam na dnie jedziemy, to jest problem. No właśnie. Trzeba wyjrzeć. No, czyli to są sytuacje, o których wcześniej mówiliśmy. No to zobaczcie, jak ten domek tutaj. Ja nie twierdzę, bo to może myśleć bardzo zacny człowiek i bardzo fajny, bardzo miły. Nie, to akurat siostra. Czy tam siostra? No to jest sytuacja inna. Ale, bo te działki pewnie tutaj było wydzielone. Tak. Ale ktoś kupi gdzieś obok, pobuduje taki dom i później... Jest problem. Robi, jest problem. Tniesz po 22, jest policja, bo jest hałas, bo jest coś tam, bo jest coś tam. Nie, albo kurzysz mu, ale nie daj Boże, gnój wywieziesz, to już jest tragedia drogowa, bo no. Śmierdzi tak. Strasznie. Bo pan z I zwłaszcza, jeszcze może inaczej, Mariusz, tym z miasta typowym nie tyle wali, co ten, co był, ja nie powiem, że synem człowieka z PGR-u, ale po prostu był ze wsi. Aha. No i on poszedł do miasta i gdzieś tam i teraz, albo wybudował się gdzieś tam, bo w zagranicy wyrobił i przyjechał. Tak. I on jest teraz, jemu wielce śmierdzi. Przeważnie takim ludziom śmierdzi. Nie no, kombajnem. Ja nie twierdzę, słuchajcie, że gnój pachnie, bo bym był jakiś tam nie, ale, masochistą. Ale jest takie przysłowie, jeżeli ruszysz gówno, to śmierdzi. I obornik śmierdzi, jak go wyrzucisz. Oczywiście. A później już jest tego nieczyść, tak jak na pryzmat składu. No i musicie wziąć też pod uwagę to, że niestety wprowadza nam się teraz takie obostrzenia, Mariusz na pewno o tym wie, że nie chwilę to musi po iluś godzinach być zaorany, to już w ogóle jest masakra. Jak ktoś ma daleko pole i musi ten obornik wywozić, to nie wiem, wywiezie kilka rożników, powiem przypinać pług i go orać. Tak naprawdę. No ale to z jednej strony to jest dobre. Dobre po to, że nie wysychaj go, tak. No ale jak ktoś ma duże pole, jak ktoś ma gospodarstwo naprawdę duże i wozi i gdzieś tam... Ma, ale to... jak sprzęt jest, to jak u mnie, ja rozwalałem obornik, Michał od razu orał, albo od razu idzie gruber. No bo jest kilka ciągników, tak, ale są gospodarstwa, co miałem dwa traktory, załóżmy, gdzieś tam i jeden ładuje, drugi rożnikiem jeździ, no to co ma orać? No właśnie, jest problem. Jak masz więcej traktorów, no to jest sytuacja, to jest zgoła, no ale człowieka ci może zabraknąć, tak? No bo jest Michał, jest ty, jest dwie osoby na traktora. Krzysiek przyjdzie, pomoże, tak. Szkodowo, no to jest trzecia osoba. Ale jak nie masz tej trzeciej osoby, albo nie masz nawet tej drugiej, to wtedy robi się problem. Wtedy, o, bałek. Kamień. Złapaliśmy kamień. Sprzęgło sobie zaprykotało. Nie wiadomo, czy nam wpadł gdzieś. Wycofniesz, nie ma, ja go wyciągnę, czy przejedziesz? Ja. Przejedziesz ten drugi raz. Włączymy go jeszcze raz delikatnie. Na mniejszych obrotach. I zobaczcie, jak te pole fajnie po tej broni aktywnej wygląda, jest równiutkie, jak po stole tak praktycznie, że nie będzie wziął, tak naprawdę powiedzieć, nie? Malutki jest kamień, bo... O, teraz puchnął chyba. Tak, przeszedł. No trafił między dwa pewnie zęby. Jak jest duży kamień, to jest dobrze, bo... Wyrzuci go na bok, albo podrzuci go do przodu i się zatrzyma, jeżeli wciąga. Jak jest mały, to wpadnie pomiędzy zęby i zablokuje. Zablokuje. Nie? Ale to jest, no, bo to jest sprzęgło. To jest dobra, fajna sprawa, nie? Z tym sprzęgłem. Nic się ci nie stanie. Zatrzymacze. Jasne. Ale patrz, tak ten deszcz trochę zastraszył, tak przyklopiło troszkę. Tak, ale... Od razu wszyscy uciekli. W ciągniku siedzą. Tak? Mam nadzieję, że nie popada, bo dwa lata temu zasiałem. Nie, to milimetry. Tu na tym polu zasiałem rzepak. Zaslepiło? Dwa lata temu. Zasiałem rzepak,
i przyszedł ulewny deszcz w nocy. No i pół pola woziłem opryskiwaczem wodę i wszedł ten rzepak, nie? Ale był na metrze kwadratowym, było 8 roślin, 10. Żarko drobne, siła kiełkowania. Zostawiłem, bo jest słabe, zaslepiło, nie? Jest ziemia tutaj taka ścisła, jak popada, to zaraz ją zasklepia, nie? No właśnie. Jeszcze raz przejdę. Ale dobra, ziemia, to jeszcze się z tego cieszyć, słuchaj. Nie, no tu jest, dobra, ale patrz, na słońcu już widać. Kropki, tak, bo to przeżnęło tak przez sekundkę taki był. Miejmy nadzieję, że nic się nie stanie, że jak popada, to delikatnie. To są szarugi takie, mi się wydaje, wiesz? No tak, ale już. To przy wysypywaniu jest zaraz kłopot. Jak nie przestanie teraz padać, to już kończymy na dzisiaj chyba. Zobaczymy jak to, bo już to jest za ścisła ziemia. I zobacz, takie krople grube, nie? No i nic nie będzie z tego, tylko narobię sobie problemów. No ty wiesz lepiej, bo się jeszcze... Poczekaj, Michał, tutaj. No, chyba skończymy to. Zjeżdżamy, bo to będzie problem. Nie. Dojadę do końca i nie, to już takie krople, że kończymy. Zobaczcie, przerwało nam, co nie znaczy, że ono sobie popada pół godzinki, nad wieczorem owieje i będziesz... Może poczekamy. Dokończysz też, nie? No, to dokończę to. Dobra, no. Nie, dobra, tam z tyłu słońce, a tutaj... A, tu od Wocławka, nie? No. Muszę sobie zdjęcie zaraz zrobić, ale nie powinienem przestawić, na czym kończymy. No, chłopaki mają popisane, poznaczone wszystko. Ale nie wiem, na którym mam ścieżkę, nie? Na czwórce teraz będę zaczynał. No i teraz musimy się przejechać. Nie wiem, kombajnem jest pod wiatą pewnie. Nie, bo wiesz, ale nie patrzę, gdzie zaparkował, wiesz? Tak, że jest pod wiatą. Nie, będę musiał cofnąć sobie też pod wiatą do szczytu. No i tak 6 razy przejechaliśmy, to już mamy... No, można powiedzieć. Nie, header wystaje ten. Wystaje. A tu z headerem jeszcze cofa coś. Tak, szefuła. Już dobra. Musisz indziej się zmieścić chyba. Nie zmieszczę się. Tu nie, bo wystaje ten, no gardziel. Będę musiał dostać szefuła. Nie, no ja wiem, z tym Westalem to chodzi, że to jest odmiana odporna na Izanamox, czyli na, to jest prosta, prosta ochrona herbicydowa, nie? Czyli tańsza, generalnie. Tańsza, no tańsza, po prostu. Zapomnij, że tutaj w tą ziemię... A nas zobaczcie, zagnało, niestety pada. No i co? Musieliśmy się jechać do gniazda John Deere'ów. No, nie wiedziemy tutaj. Jutro. Może nad wieczorem albo coś, nie? Jutro. Już zaczyna się mazać bez. Zobacz, no zobaczcie na siedlik, ile popadało. Klei się wszystko. No i niestety, no. Ale także musimy. Musimy kończyć tego vloga, słuchajcie. Nie, Tomaszu. Musimy kończyć niestety, żebyśmy jeszcze coś nagrali, ale i tak by było za długo. Więc żegnamy się z wami. Do zobaczenia na rzepaku, jak już troszeczkę urośnie. Trzymajcie się, mordy. Powodzenia.